Niepojęty, 100 opowiadań o Bogu i nauce, rozdział 18, wypełniony mocą. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? 1 Koryntian 6, rozdział 19, werset. Mrówki są maleńkimi stworzeniami, ale potrafią nosić do 50 razy cięższe rzeczy niż wynosi ich waga ciała. Chrząszcz trochatyńcowy, Herkules, może podnieść coś, co waży do 100 razy więcej niż on sam. To tak, jakby człowiek podnosił ładunek o ciężarze 9 ton. Niedźwiedź polarny waży około 0,5 tony, więc byłoby to jak podniesienie 18 niedźwiedzi polarnych. Jeszcze większe wrażenie robi żuczek gnojarek, który może ciągnąć coś o ciężarze ponad 1000 razy większym od swojej wagi. Nie mówiąc o tym, co ciągnie żuczek gnojarek. Bóg może napełnić małe stworzenia ogromną mocą i siłą. On napełnia twoje wnętrze niewiarygodnym ładunkiem mocy i siły. Widzisz, kiedy podejmujesz decyzję, aby pójść za Bogiem i stać się jednym z Jego dzieci, On wypełnia twoje wnętrze swoim świętym duchem. Twoje ciało naprawdę staje się domem dla Ducha Bożego. To niesamowity dar, ale także ogromna odpowiedzialność. Wiesz, ten dar Ducha Świętego nie był za darmo. Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 1 Koryntian 6, rozdział 20, werset. A Bóg zapłacił tę cenę, kiedy Jego Syn Jezus cierpiał i umarł na krzyżu. Bóg oczekuje, abyś w szczególny sposób opiekował się swoim ciałem. Oznacza to spożywanie zdrowego jedzenia, gimnastykę i dostateczną ilość odpoczynku, a także nieszkodzenie sobie narkotykami, alkoholem czy paleniem papierosów. Nie wystarczy jednak tylko uważać, czego się nie dostarcza ciału. Oddawanie czci Bogu to także nieużywanie swojego ciała do grzechu, na przykład unikanie używania swoich ust do obmawiania. Jesteś dzieckiem Bożym, a twoje ciało jest napełnione mocą, siłą i obecnością Bożego Ducha. Poproś Go, aby pomógł ci używać ciała na Jego chwałę i robić to, co On chce, żebyś robił. Boże, wiem, że wciąż jeszcze rosnę, ale wiem też, że pomimo to już dziś możesz mnie używać w potężny sposób. W jaki sposób mogę dzisiaj żyć dla Ciebie? Zdumiewające. Sięć pająka Depfila, który buduje pajęczyny w kształcie koła, są tak mocne, że ludzie na południowym Pacyfiku używają ich do połowu ryb.